Witamy Państwa w programie Nasze Sprawy. Moim gościem tradycyjnie w dniu dzisiejszym będzie burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkudlarek. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie burmistrzu, od długiego czasu po raz pierwszy mamy przyjemność rozmawiać bez maseczek i myślę, że to jest dobra informacja, że już mieszkańcy Łasku w przestrzeniach otwartych, tam gdzie nie ma zagęszczenia, mogą poruszać się w miarę swobodnie i oddychać w tej chwili dobrym powietrzem. Oby to był stały trend. Panie burmistrzu, tematów jest sporo. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze dla mieszkańców. Zacznijmy od dotacji i od właśnie tego świeżego powietrza. Wiem, że Państwo w tej chwili od 24 maja będziecie przyjmowali wnioski związane z dotacją do wymiany instalacji grzewczych, tak zwanych kopciuchów. Tak, istotnie. Rada Miejska uchwaliła na mój wniosek pieniądze. Jest to 100 tysięcy złotych. My wiemy, że przydałoby się znacznie więcej. No ale jak to mówią, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Natomiast to nie jest jedyny nabór, bo zdobędziemy jakieś doświadczenie, jak to wygląda. Już jest bardzo dużo zapowiedzi, że będzie ogromna ilość potencjalnych beneficjentów. No, mamy zasadę ustaloną, że liczy się kolejne zgłoszenia wniosków i zobaczymy, jak ten pierwszy nabór przebiegnie. Wtedy oczywiście będziemy starali się wygospodarować kolejne pieniądze, dlatego że oprócz tego dofinansowania przewidujemy także dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Panie burmistrzu, dla tych, którzy chcą aplikować o te środki, najważniejsze są kwoty. Proszę mi powiedzieć, o jakie środki mogą aplikować? To zależy od wielu okoliczności, natomiast przewidujemy, że maksymalnie może to być w granicach 6 tysięcy złotych. Ale oczywiście to także mogą być kwoty mniejsze. Natomiast korzystając z okazji, ja bym bardzo, bardzo gorąco i serdecznie Państwa zachęcał, żeby składać wnioski także do takiego programu Czyste Powietrze, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, bo wiele osób z tego korzysta. Z drugiej strony też chcę podkreślić, bo mieliśmy już takie zapytania, że ktoś korzysta z programu Czyste Powietrze i chciałby jako udział własny otrzymać pieniądze gminy. To jest absolutnie niemożliwe. Albo dofinansowanie tam, albo dofinansowanie przez gminę. Przy czym trzeba to jasno powiedzieć, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dysponuje znacznie, znacznie większymi pieniędzmi na ten program Czyste Powietrze niż gmina. Tak jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, ten projekt rusza i nabór wniosków od 24 maja. Ten okres składania wniosków nie jest zbyt długi. Warto się w związku z tym pospieszyć. Cóż, oczywiście musieliśmy wyznaczyć jakieś terminy, natomiast z tego co słyszę, to w poniedziałek rano już będzie taka ilość osób, że później tak naprawdę nie ma co wniosku składać, bo tych pieniędzy wolnych już nie będzie. To co podkreśliłem, to jest pierwsza jaskółka, natomiast na pewno będzie program kontynuowany i będziemy się, jeżeli będzie bardzo duże zainteresowanie, a zapowiada się, że tak, to będziemy oczywiście starali się te kwoty zwiększyć. Kolejne dotacje, dedykowane tym razem chyba do mieszkańców i domków jednorodzinnych. Mówię tutaj o przydomowych oczyszczalniach ścieków. Macie wspaniałą oczyszczalnię ścieków. Rozbudowujecie systematycznie kanalizację sanitarną. Niestety niektóre sołectwa, miejscowości wchodzące w skład gminy jeszcze będą musiały ileś lat na to poczekać. Stąd ten zamysł i projekt dotacji na przydomowe oczyszczalnie. Kiedy zostawałem burmistrzem, moim marzeniem było, żeby kanalizacja sanitarna dotarła do wszystkich sołectw stanowiących obrzeża miasta, będących na obrzeżach miasta. W dużej mierze to się uda zrealizować, bo naprawdę systematycznie tą kanalizację budujemy. Natomiast musimy mieć też świadomość i mamy taką świadomość, dlatego właśnie ten program, że kanalizacja sanitarna są takie obszary gminy, gdzie nigdy nie dotrze i za 20 i 30 lat jej nie będzie, bo po prostu nie ma do tego warunków. Zbyt rzadka zabudowa powoduje, że tak te ścieki by nie płynęły. A ci ludzie także, którzy nie mają szans na kanalizację zbiorczą, płacą podatki. W związku z czym przeznaczyliśmy kwotę 400 tysięcy złotych na właśnie przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale w tych obszarach, gdzie powiedzmy w najbliższych latach nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej. Kontynuujemy, chcę podkreślić, kontynuujemy to zadanie, ponieważ
Niestety rząd pieniędzy nam nie dał ani z rządowego programu inwestycji lokalnych, ani z tak zwanego funduszu drogowego. Podobnie jak inne miasta, Zduńska Wola tutaj chociażby, nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy. Ale my oczywiście nie rezygnujemy, gdzie możemy wnioski składamy i są efekty. 2 150 000 otrzymujemy dotacji na budowę dalszej części kanalizacji sanitarnej w Gorczynie. Dzięki temu dofinansowaniu wybudujemy, no i oczywiście udział własny, ale zakończymy... wybudujemy około, no niemal 2,5 kilometra kanalizacji sanitarnej. Warto chyba jeszcze przypomnieć i wrócić do tematu przydomowych oczyszczalni, bo ten projekt i możliwość składania wniosków już trwa, prawda? Od 20 maja trwa już nabór. Do tak. Kiedy można te wnioski składać? Z tego co pamiętam, jest to cały przyszły tydzień, ale głowy bym nie dał, więc tu proszę sprawdzić na stronie internetowej miasta. W związku z tym bardziej warto sięgnąć na stronę internetowej Urzędu Miejskiego i zasięgnąć o informacji, które pozwolą Państwu w terminie oczywiście złożyć na pewno wniosek. Nabór na piece, na wymianę środków grzewczych trwa do 28 maja. Przechodząc dalej, te inwestycje decydują jak gdyby o tym, czy macie szansę na dalszy rozwój, zmianę komfortu życia mieszkańców na terenie gminy Łack. No i dobre informacje w sumie macie w tym razem dla dwóch miejscowości, panie burmistrzu. Mówię tutaj o Łopatkach i Gorczynie. Zaczął pan już mówić o tej instalacji sanitarnej w Gorczynie i może od tego zacznijmy. Tak, to co powiedziałem, moją ambicją było, żeby wszystkie sołectwa wokół miasta były skanalizowane i to się dzieje, nie ma roku, żebyśmy kilku kilometrów kanalizacji nie wybudowali, właśnie bo to podnosi komfort życia, kanalizacja dzisiaj jest pewną taką, znaczy dużym osiągnięciem cywilizacyjnym, ale normą. Dzisiaj bez kanalizacji trudno się żyje i dlatego ja często spotykam się z takimi opiniami, kiedy rozmawiam z mieszkańcami, kiedy mieszkańcy przychodzą właśnie w ważnych dla siebie sprawach, to często mówią, poczekajmy z drogą, to się nie pali. Kanalizacja i woda, bo ja będę dom budował, no i co, mam szambo, czy przydomową oczyszczalnię, w związku z czym jest ogromne zapotrzebowanie, jeśli chodzi o właśnie kanalizację sanitarną i my staramy się te oczekiwania mieszkańców w miarę możliwości realizować. Macie też dobrą wiadomość dla mieszkańców Łopatek, bo chcecie wesprzeć i dofinansować inwestycje na ludowym domu, tak? Tak, tam jest dom ludowy, który był wybudowany kilkadziesiąt lat temu. On kiedyś spełniał ważne funkcje i dla środowiska tamtejszego, i także dla mieszkańców Łasku, bo tam bardzo dużo wesel swego czasu się odbywało. Natomiast on popadł w ruinę, ponieważ dzisiaj, znaczy w ruinę to za dużo powiedziane, jest w tej chwili zaniedbany, dlatego że tego rodzaju domy ludowe już dzisiaj nie spełniają swojej roli, jaką spełniały 20-30 lat temu. Ale one są potrzebne, dlatego zabiegaliśmy o pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby taką kompleksową modernizację tego obiektu wykonać, żeby to był obiekt naprawdę nowoczesny, który będzie przyciągał nie tylko mieszkańców tamtejszych, ale także mieszkańcy innych sołectw Łasku z różnych okazji, przy różnych okazjach będą z tego korzystać. I tak otrzymujemy 670 000 dotacji, czyli nie musimy zwracać, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz na korzystnych warunkach 230 000 pożyczki. Oczywiście to musimy na odpowiednich warunkach zwrócić. Przy czym tam jest tak, że jak pieniądze się w pewnej części spłaci i chce się dalszą część wykorzystać na cele związane z ochroną środowiska, to można te pieniądze przerzucić. Także mam nadzieję, że 230 000 gmina nie będzie oddawać, ale kolejne pieniądze przeznaczymy na cele ekologiczne. Niedawno podpisałem umowę, wykonawca został wyłoniony oczywiście w drodze przetargu na budowę bardzo od lat oczekiwanej drogi w kolonii Bałucz. Tam już prace za kilka dni dosłownie powinny ruszyć. Mamy także w zamiarze już przetarg ogłoszony jest, znaczy przepraszam, wykonawca wyłoniony. Wykonawca wyłoniony na budowę dwóch odcinków dróg w Anielinie, a także będzie modernizowana siedziba przedszkola numer 1 w celu podniesienia
poprawy warunków przeciwpożarowych. Panie burmistrzu, z rozrzewnieniem patrzę na ten rynek Łaski, na wiele ulic, bo były takie dwa wydarzenia w ciągu roku i to jedno z nich to naprawdę wielkiego formatu. Mówię tutaj o jarmarku łaskim. Z roku na rok ta impreza się rozrastała, zajmowaliście coraz więcej deptaków i ulic w Łasku. Przyjeżdżali zainteresowani udziałem w tym wydarzeniu mieszkańcy nie tylko regionu, ale i również goście z całej Polski. Niestety tutaj mamy w tym roku w związku z pandemią złą informację dla mieszkańców. Tak, to nie jest od nas zależne, bo panie redaktorze i proszę państwa, to nie jest tak, że zdjęliśmy maseczki w przestrzeni publicznej, to już możemy wszystko sobie dowolnie robić. Nie. Są bardzo ostre nadal w wielu obszarach obostrzenia i organizacja jarmarku niosłaby ogromne ryzyko. Gdyby były problemy, oczywiście ktoś za to ponosi odpowiedzialność. Dlatego po dyskusjach, po spotkaniach, po naradach zdecydowaliśmy, że zarówno jeśli chodzi o jarmark łaski, jak i o festiwal róż, nie będą w tym roku organizowane. Ja podejmując taką decyzję ostatecznie kierowałem się faktem, że na przykład już miesiąc temu pan prezydent ogłosił, że dożynki prezydenckie nie będą jak zawsze w Spale, tylko będą na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. A dożynki odbywają się w drugiej połowie września, więc przewiduje się, że jeszcze wtedy będą znaczne obostrzenia, a przecież jarmark to jest początek czerwca. W związku z czym była to konieczna decyzja, ale nie jest tak, że ze wszystkiego rezygnujemy. I to jest to dobra informacja. To jest dobra informacja. Otóż odbędzie się kiermasz róż 13 czerwca w niedzielę, gdzie nasi producenci, bo jeszcze raz podkreślam, zawsze gmina Łask różą stoi. Tak, że gmina Łask nie tylko różą stoi. Nie ma drugiego takiego obszaru jak ziemia Łaska, bo także częściowo jest to w gminie Buczek, żeby tak dużo róż było. U nas są dosłownie miliony róż. Przecież my mamy producentów kilku, którzy do 500 000 krzaczków produkują rocznie. W związku z czym, żeby tę ciągłość zachować między festiwalami, jest także, z tego co wiem, spore zainteresowanie miłośników róż, żeby właśnie dokonać tych zakupów. Ułatwimy to, będzie to, co też jest ważne, ta część jezdna nie będzie zamknięta, nie będzie z ruchu wyłączona, jak to zawsze było, żeby można sobie spokojnie, bezpiecznie podjechać i nie dźwigać kilkaset metrów naszych nabytków, ale żeby można było niedaleko do samochodu je dostarczyć. W związku z czym sam kiermasz odbędzie się na placu, natomiast część jezdna rynku nie będzie wyłączona z ruchu. Czyli kończymy optymistycznie. Zapraszamy z panem burmistrzem 13 czerwca na kiermasz kwiatów, róż. Bardzo dziękuję panie burmistrzu za dzisiejsze spotkanie. Pogoda nam dopisała. Życzę w związku z tym jak najwięcej dobrych inwestycji, przede wszystkim środków. Państwa gościem w programie Nasze Sprawy był burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkodlarek. Dziękuję bardzo. Ja także, szanowni państwo, zachęcam, zapraszam, a panu redaktorowi dziękuję. Również dziękujemy państwu za uwagę.